Nie ukrywam, że troszeczkę się stresowałem podczas nagrywania, także wybaczcie mi to, poprawię się. Także cóż mogę jeszcze dodać? Ryby, które łowimy tutaj, to znaczy źle mówię, ryby, które do tej pory łowiliśmy, były to właśnie pstrągi. Wędki naprawdę spisały się rewelacyjnie. Ryby w przedziale od 40 do 60, czasami były to ryby dużo większe. Kije sprawdzały się bezproblemowo. Także serdecznie Wam je polecam. Także do usłyszenia. Mam nadzieję, że już z nad wody. Hej! Oh yeah, very, very nice trout. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Sławek Brejs. Od niedawna, praktycznie od początku tego sezonu, jestem testerem firmy Robinson. Dzisiaj taki króciutki filmik, niestety z mojego garażu, dlatego że mamy tak zwanego lockdowna, czyli ograniczanie poruszania się przez ten śmieszny wirus, ale mniejsza z tym, nie o wirusie dzisiaj. Dzisiaj chciałem Wam pokazać kilka wędzisk, które dostałem do testowania. Będą to wędziska w sumie tylko pod pstrąga i pod okonia dzisiaj. I może jakiegoś pokażę, jakieś kije pokażę pod łososia. Ale zanim przejdziemy do tych wędzisk, chciałbym Wam pokazać też kurtkę i spodnie, które dostałem, i wodery od firmy Robinson. Powiem Wam szczerze, że cena za kurtkę i spodnie jest bardzo, bardzo, bardzo niska i szczerze mówiąc nie spodziewałem się jakiejś rewelacji. Chodzi mi tu głównie o wodoodporność. I powiem Wam, że naprawdę, naprawdę się zdziwiłem. Ja mieszkam w Irlandii, tutaj deszcze padają i to naprawdę mocne deszcze. Potrafią padać całe dnie. Powiem Wam, że ta kurtka, teraz Wam pokażę. Ta kurteczka jest bardzo miękka, bardzo komfortowo się w niej chodzi. Nie przepuszcza kompletnie wody. Za tą cenę naprawdę, naprawdę warto. Pokażę może z bliska, czy to widać, czy nie. Rio, naprawdę, naprawdę materiał, z czego ona jest wykonana, jest taki ciężko to do opisania, jest śliski taki, a zarazem miękki, gdzie nie ogranicza ruchów podczas spinningowania, podczas, nie wiem. Także kurteczka mega, mega, zadowolony jestem bardzo, polecam Wam wszystkim. I tu mamy spodnie, też spodnie są takie letnio, bym powiedział, jesienne. Nie są za grube, szczerze mówiąc. Nie są za grube, ale też mega, mega wodoodporne. Nie przepuszczają wiatru, deszczu. Naprawdę szczerze Wam polecam. To są spodnie. I chciałbym Wam pokazać jeszcze wodery. Te wodery używam w sumie do, jeżeli woduję łódkę, to zakładam je po prostu i wchodzę dosłownie po pas do wody. Nie ma prawa, żeby one przysiąkły. Zobaczcie, jakieś tam plamy od, wiadomo, od śluz, od ryb jest, są na nich, ale naprawdę ja ich nie oszczędzam i nie ma ani ryski na spodniach, żeby gdzieś się zadarły, gdzieś przez kotwiczkę czy gdzieś cokolwiek. Nie ma opcji. Bardzo, bardzo komfortowe. Zobaczcie, jak one są miękkie, a zarazem bardzo, bardzo odporne. Naprawdę Wam polecam te ciuszki wodoodporne.
Teraz przejdźmy do wędzic, które chciałem Wam dzisiaj pokazać. Będzie to wędka, powiedzmy, zacznijmy od Mavericka. Wędka bardzo fajna. Uzbroiłem tutaj tą wędkę w kołowrotek Yoshidy. To jest model 308. Zobaczcie sobie. I zobaczcie sobie kijek, jak on wygląda, design i tak dalej. No moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo dobry kijeszek. Jest od Maverick Trout Jig. Tu jest 2,28 i 5,22 wyrzutu. Od 5 do 22 gram wyrzutu. Ja tutaj założyłem plecionkę Robinsona. Ona jest 0,08 i fluorocarbon, wiadomo, 0,30 też od Robinsona. Co mogę powiedzieć o wędce? Wędka bardzo, bardzo, bardzo fajna, bardzo lekka przede wszystkim. Uzbrojona dość fajnie, nie za gęsto, jeżeli chodzi o przelotki. Zobaczcie. I nie są one też małe. Ja nie lubię takich małych przelotek, a też nie za dużych. Także bardzo fajny kijeszek. Kilka pstrągów sobie już wyciągnął. A teraz Wam pokażę. No, a jeszcze powiem Wam tutaj o tej grzechotce. Też fajna głośna, słuchajcie. Też ja zwracam na to uwagę, na grzechotkę. Dobra, i teraz Wam pokażę ten kijeszek. To jest taki, już pod takie większe pstrągi bym powiedział, to jest Diplomat. To jest 2,40 długości i 8,30, czyli od 8 do 30 gram wyrzutu. Tutaj uzbroiłem sobie go w Yoshidę, też model 3000. Też, słuchajcie, grzechotki. Bardzo fajny dźwięk. Także ten kijaszek też jest fajnie, bardzo ładnie wykonany. Nie jest jakiś toporny. Też szybka akcja. Ja nie lubię takich kijaszków, które ja to tak nazywam, takie lejące się. Ten kijaszek naprawdę, naprawdę sporo mocy. I też przystępna cena, nie jest jakaś to wygórowana cena. Przelotki również, zobaczcie sobie, fajnie ustawione na takiej dosyć wysokiej stópce. Nie wiem, czy to widać tam dobrze. Także fajne, bardzo fajne blanki ogólnie. I jeden z moich ulubionych kijeczków, no to jest City Liner. To jest Trout Spin. Ten akurat jest 2,55 i od 3 do 18 gram wyrzutu. Zobaczcie sobie. Fajnie takie wstawki miedziane, złote. Zobaczcie sobie. Tutaj uzbroiłem ten kijek sobie w kołowróteczek Talizmana, też model 3000. Tu jest akurat 2000. I powiem Wam, plecionka też 0,8, fluorocarbon 0,30. Ten kijeczek jest bardzo, bardzo lekki. Porównywając do Diplomata, no ten wydaje mi się dużo, dużo lżejszy. I powiem Wam szczerze, że też podoba mi się ta fajna akcja tego kijka, z tego względu, że nie ma jakiegoś przełamania. Jeżeli trafi Wam się jakaś większa ryba albo mocniejsza, to ten kijek po prostu nie załamuje się w pewnym momencie, w połowie, czy jakby to ująć. Po prostu przechodzi taką bardziej pełniejszą parabolkę. Także no, szkoda, że tego nie widzicie. Chciałbym Wam to zademonstrować, jak to naprawdę jest. Może wkleję Wam jakieś zdjęcia, o, sobie zobaczycie zdjęcia. Ale naprawdę, naprawdę kijeczek lekki, bardzo czuły, fajne przylotki, fajny blank, sobie zobaczcie. Bardzo fajny blank. Podoba mi się ten kijeczek. Jeżeli chodzi o pstrągi, to chyba najbardziej mi przypadł do gustu. Też kowroteczek fajną ma grzechotkę, słuchajcie.
Też fajnie brzmi. Kiki, których jeszcze nie miałem okazji przetestować, to są okonie pod to są wędki pod okonie. Wam zaraz pokażę. To jest firma Robinson. To jest model Diaflex Perch Jig. To jest wędka 206 cm. 206 cm od 2 do 10 gram. Zobaczcie sobie, też superowo wykonana. Zobaczcie. Naprawdę, naprawdę fajny, delikatny kijeczek i myślę, że pod strągi też, przepraszam, pod okonie też on się sprawdzi. Malutka, delikatna, jakby to nazwać, przelotka na no wiadomo na co, żeby odhaczyć sobie przynętę. Gubię się chyba dzisiaj coś, nie wiem, może, no, także tak to kijeczek wygląda. Zobaczcie sobie przelotki. Bardzo, bardzo fajny kijeczek. Leciutki. Także to tyle chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj. Pokażę Wam jeszcze jeden kijek. Mam go tutaj. Pokażę Wam jeszcze jeden kijek. To jest River Master. Pike Spin. Ten kijeczek akurat jest 2,73 długości i 8,35 wyrzutu, czyli od 8 do 35 gram wyrzutu. Bardzo fajny kijeczek, bardzo fajny. Też nie miałem jeszcze okazji go przetestować. Myślę, że ten kijeczek spełni swoją funkcję na łososiach. Łososiach i troszkę większych pstrągach. W rzece idealnym, moim zdaniem, powinien. Bardzo fajny, bardzo fajnie wykonany. Zobaczcie. Super, super, bardzo lekki i no czuć w nim moc. Także no nie mogę się doczekać, kiedy go tak naprawdę zacznę testować i tak dalej. Zobaczcie sobie przelotki. Bardzo ładnie ustawione, nie za gęsto, nie za rzadko. Co za tym idzie, jeżeli są za rzadko ustawione, ten blank potrafi się gdzieś tam przeciążać i tak dalej. Tutaj jest dosłownie no, wykonanie, zobaczcie sobie. Perfekcyjnie, no, dosłownie perfekcyjnie. No, także tyle bym chciał dzisiaj Wam powiedzieć o odnośnie.